Do mnie jakieś pytanie bardzo poważne. Tak, oczywiście. Chciałem zapytać, siwszy sznaucerze, od kiedy lubisz romantyczne filmy, melodramaty i komedie, tudzież romantyczne? Od zawsze. Jeżeli ktoś nie <noise> lubi dramatów, melodramatów, komedii romantycznych, to cóż z niego za człowiek oczywiście, prawda? Raz zawołam kochanie. No, no, no. Ona była troszkę koreańskie, daj spokój. No, bo a to będzie. fakt, tak, to fakt. To prawda. E, a nie, więc ja lubię, cieszę się, że zadałeś mi to pytanie, przyjacielu, bo ja dzisiaj przyszedłem wam powiedzieć o moim, e, to nie jest tak, że to jest mój ulubiony film, bo nie jest, ja mam bardziej ulubione filmy niż ten, ale o najważniejszym filmu w moim, w moim życiu. Ale to jest ciekawe, bo biorąc pod uwagę no, ja cię już stan i, i, i pozwalam sobie powiedzieć, że znam cię dobrze. I wiem, no właśnie, że oglądasz dużo, dużo ambitnego i to bez, bez żadnego krygowania się kina, rozmaitego, tak, często trudnego. Oczekiwałbym, że zaraz i tu już troszeczkę pożartuję sobie, po mojemu, rzucisz tytułem kina, które powstało gdzieś na zapomnianym siódmym kontynencie. Eee, pamiętam z tego czasu, nie wiem, czy dalej cię fascynacja kinem butańskim. Ty... Ale było, prawda? Było, bo to jest To, był... to nie było tak, że to była fascynacja kinem butańskim tylko, dobre filmy. No, mają dobre filmy, ale wiem to dlatego głównie, że pewnego Sylwestra taki portal, który możecie znać, nazywa się Pięć Smaków bardzo polecam portal filmowy mm -hmm. Wrzucił taki pakiet do wykupienia, żeby sobie w Sylwestra obejrzeć jakieś filmy właśnie azjatyckie. I jednym z tych pakietów było kino butańskie, i kupiłem je i wtedy obejrzałem w Sylwestra i w Nowy rok filmy właśnie z tego pakietu. I opowiedziałem o tym. Wiem, że kichotaliście się strasznie ze mną jak, jak to Chyba było, z Żukiem, ale No z kimś tam było. Już nie pamiętam z kim. Ale, ale wiesz co, nie, nie, To, mimo wszystko wchodzi cały czas do moje zaskoczenie i nagle wypalasz filmem, który w zasadzie jest absolutnie mainstreamowy, absolutnie konwencjonalny, schematyczny. Może to byś oponował, nie wiem, może To był pierwszy, jeden z pierwszych tego typu, eee, nie ja nie powiem. mówię, że jest zły, bo jest śliczny, po prostu są te, widzisz, to ja dzisiaj jestem po tym obejrzeniu Obłędnego Rycerza po raz kolejny. To też I... romantyczny film w pewnym sensie. Tak, zdecydowanie, uwielbiam, przynajmniej dorosłem już do tego etapu, w którym mówię, że lubię motywy miłosne w filmie, jeśli tego nie wstydzę. I A tam romantyzm tam. jeszcze jest inny tam chłop chce być rycerzem, to też jest romantyczne. Tak, tak. I to się tam wszystko to czuje To jest takie typowo Hollywood. Tak, to, no, ale już przejdźmy może. Tak, przejdźmy. O, to to takie elementy. No więc mów. Przejdźmy. Mówimy o bezsenności w Seattle. W filmie z Tomem Hanksem i Meg Ryan. O ile Tom Hanks wydostał się z tej niszy tego takich filmów właśnie melodramatyczno y, pocieszających, o tyle Meg Ryan tam skończyła na dobrą sprawę. Y, I rzeczywiście to jest całkiem przyjemny film. Bardzo sympatyczny ja go oglądałem w kinie i ja tą historię już opowiadałem w wielu miejscach, więc jeżeli słyszycie ją po raz kolejny, nawet nie po raz drugi, tylko jakiś kolejny, to wybaczcie mi, ale opowiem o tym, dlaczego to jest najważniejszy film w moim kinie i powiem coś więcej. W którymś momencie był konkurs, jak Tom Hanks wydał swoją autobiografię, biografię, to y, był konkurs, można było wygrać jego książkę, trzeba było napisać który film jest najważniejszy to Mahangsa dla ciebie i dlaczego. Napisałem i wygrałem. Książka stoi na półce. A tutaj wyglądało to w taki sposób, że ja miałem, mój drogi, 17 lat. Był okres matur, czyli mniej więcej jesteśmy gdzieś w tym momencie, pisemnych, i dyrekcja szkoły, jako że byłem w trzeciej klasie, wtedy liceum. Dyrekcja szkoły wzięła i wyrzuciła nas ze szkoły, mu, powiedziawszy, że no, lepiej, żebyście tu nie hasali po tej szkole, nie hałasowali. Tam wasi starsi koledzy piszą, stresują się. Wolimy was nie mieć. I wyrzucili was na komedię romantyczną. Wyrzucili nas do kina, wiesz? Powiedzieli, to pójdźmy sobie no, do kina klasą, super. tak, żeby było przyjemnie. A wiecie, że no, nas wyrzucili w tej sytuacji? Aha. Na królową Margot. Ale widzisz, kto to wymyślił? Krew i obcinanie głowy. Kto nie, nie wiem, to? już no nie właśnie. pamiętam. U nas temu. problem był taki, że nam dano do wymyślenia. Na co chcecie pójść do kina? I były naprawdę fajne filmy akcji wtedy w kinie. Ale byłem w liceum w klasie Biolchem, gdzie było nas sześciu chłopaków na 24 dziewczyny. Przegraliście głosowanie. Nawet nie podjęliśmy się, bo to, to było śmieszne. Tak nie było w ogóle potrzeby, dokładnie tak. Więc z taką radosną grupą w piękny, ciepły dzień szliśmy sobie do kina i ja przyuważyłem, słuchaj, będącego na gigancie ze szkoły mojego kolegę z podstawówki, który gdzieś tam przez miasto przecinał prawda, drogę. Nie wiem, był. I to był o tyle ciekawy dla mnie postać, że Marcin to była osoba, z którą... E, przegrałem połowę podstawówki gry planszowe. Wszystkie, jakie mogliśmy, onkory i co się tylko dało, graliśmy w to do upadłego. Potem oczywiście, jak się poszliśmy do różnych szkół, to się trochę rzadziej spotykaliśmy, no i nie było tylu okazji. I ja tam zamahałem do niego, mówię, Marcin, gdzie idziesz? A on mówi, no, tam, że ze szkoły uciekł, sam się w tej szkole nie dzieje dzisiaj. On w technikum był, ja byłem w liceum. Ja mówię, a my idziemy do kina słuchaj, jak chcesz to chodzić z nami? Przecież to nikt nie liczy, nic, nie wiesz, jak przypuszczają do kina. No ok. No, i sobie tak szliśmy już razem, i opowiadaliśmy sobie o grach planszowych, prawda, co tam te, graliśmy od tamtego czasu. I jak weszliśmy do kina i rozpoczął się ten film, to my nie przerywaliśmy tej rozmowy. Ten film sobie leciał, a my rozmawialiśmy o grach planszowych, prawda, o bitwie na polu Palenoru, o e, wojnach napoleońskich, no, wiesz, wszystkie te takie fajne rzeczy. I ja wtedy kupiłem grę sfery. Nazywała się Potyczka. Mm -hmm. Ja dzisiaj wiem, że to jest, prawda, spłoszona wersja Steve Jacksonowskiego takiego systemu walki, ale wtedy byłem zachwycony, tam bo fajnie, wchodziło dwóch wojowników albo więcej, prali się po łbach, prawda, i... Potem dołożyli do tego paragrafówkę i magów. Najpierw nie? maga, tak, potem paragrafówkę, tego było całkiem sporo. Trzy, więc, cztery części, no? Tak, więc e, ja opłynąłem z taką pasją Marcinowi i mówię, wpadnij do mnie, słuchaj, zagramy, wiesz, bo odświeżyć tą starą znajomość i to nasze granie. E, tam Tom Hanks, prawda, mówił na ekranie, że no... To jest głupi pomysł. Co to za kobieta tam gdzieś z Nowego Jorku, która gości w Seattle marzy i chciałaby się spotkać na szczycie Empire State Building. Dziewczyna, która siedzi przy stole mówi, że to takie romantyczne, opowiada scenę z filmu. Oni się dziwią, bo ona się zapłakała w tym filmie i opowiadają, jak można w ogóle płakać, to jest głupie. Ta scena jest głupia i opowiadają o parszywej dwunastce i zaczynają płakać, jak na końcu zabiło tego jednego z tych paczowej dwunastki, no taka fajna, śmieszna, ale myśmy nie bardzo zwracali na to uwagę, bo gadaliśmy o grach planszowych. I mówię mu, świetne jest, przyjść do mnie. A Marcin mówi, to ja przyjdę, ale przyniosę inną grę, mam lepszą. A ja mówię, no niemożliwe, no jak mi wszedł na ambicje, jak lepszą? Ja mam potyczkę, przychodź do mnie, mam potyczkę, będzie, będziemy grali w potyczkę. A on ja mówi, mam lepszą i przyniosę. I przyniósł, słuchaj, tego samego popołudnia, tego samego dnia, przyniósł kryształy czasu. Magia i Miecz. Magia i Miecz. Wyszła wtedy y, Magia i Miecz numer sześć? To, to a... szósty, to ja od pierwszego zaczynałem. Wiesz co, nie, no ja dopiero pierwszy raz dorwałem, to był numer szósty. To był wiesz, tam początek tego. To 3, nie, tego to ja pierwszy, roku. drugi naraz kupiliśmy w Warszawie. Ja też kupiłem pierwszy, drugi naraz, tylko później. A y, szósty to był pierwszy, kiedy ja się zorientowałem. I on przyniósł mi to i mówi tutaj, prawda, coś tego i tak się ma bohatera i się gra. I ja mówię, ale jak? No to ci pokażę. I wtedy magie i miecz robiła taką fantastyczną rzecz, mianowicie dawali takie mini przygody do Kryształów Czasu. I w szóstym numerze była przygoda Tandorsa Sakana. Reptiliona. Takiego wojownika, który jest bardzo honorowy. I ja się w niego wcieliłem. Dostałem charakterystyki. Marcin zaczął czytać Numerki paragrafów, co się dzieje, ja reagowałem na to, pozabijałem tam masę ludzi, trochę coś mnie oszukali, tam coś wygrałem, w końcu w takiej glorii i chwale zostałem zwycięzcą. I po prostu zostałem oszołomiony. I powiedziałem: Możesz mi to zostawić, no, mówi, no ale my jutro gramy. Ja, mówię, ja ci to jutro oddam. I samego rana następnego dnia pobiegłem do kserow, wiesz, i skserowałem wszystko, co tam mogłem. Tam mieli tylko wyrywkoło pociągane rzeczy i zacząłem to czytać, po prostu pochłaniać kompletnie. I dlatego mówię o bezsenności w Seattle jako o najważniejszym filmie w moim życiu, ponieważ w czasie tego filmu i z powodu tego filmu na dobrą sprawę, wyjścia na niego, ja dowiedziałem się, że w Polsce dostępne są że RPG, i można nie wygrać. Oczywiście, że czytałem wcześniej, tam chyba dwa lata wcześniej czy trzy, wrazem yy, te artykuły, gdzieś przeglądając archiwum mojego wujka, ale ja nigdy się z nimi nie spotkałem. To był pierwszy raz. Chyba w tydzień później zaproponowałem moim znajomym, żeby zagrali u mnie, i po raz pierwszy poprowadziłem sesję właśnie w kryształach czasu, i tak już zostało. I teraz ja chciałem opowiedzieć o tej bezsenności w Seattle yy, i o tych RPG-ach głównie dlatego. Że właśnie minęło 30 lat, od kiedy ja gram w RPG. Mamy matury, jest rok 2024 i to jest dla mnie bardzo okrągła rocznica, na którą bardzo, bardzo czekałem. Po prostu. No, a wiem, że ty zacząłeś grać wcześniej. Czy znaczy, tak na poważnie, to podobnym czasem coś co ty, tylko stawiam, próbuję teraz znaleźć okładkę pierwszego numeru. Znaczy u nas to było tak, znaczy, wiesz co, właśnie, właśnie patrzę jak to wiesz kto odpowiedziałem, wiesz, wiesz, nie, to chyba faktycznie wiesz, to masz rację. Bo tak, u mnie to zaczęło się od tego, że ja miałem, ja mam, ja mam brata starszego, który wciągał mnie w planszówki, kupował mi te praszówki dużo starsze od tego 12 lat, więc tam tą całą fantastyczkę też wcześniej mi wciągnął. I Kupowałem gazetę Razem. To była ta gazeta perelowska. Między innymi miała cały cykl artykułów o rpg -ach. No i od tego zaczęliśmy z kumplami, jeszcze z jednym do dziś grywam. Jest mój przyjaciel od podstawówki. I e, zrobiliśmy taką pierwszą pseudo-RPG'a na bazie tylko tego artykułu w razem. Teraz z perspektywy jak patrzę, to to było raczej około RPG bardziej planszowej. to na bazie uwaga Keina. E, z cyklu Kein. Karla Edwarda Wognera. Teraz wyszło wznowienie z nowym tłumaczeniem, dobrze pamiętam mam, ale jest bardziej nowe chyba inne i e, to. Potem też jakieś tam podziemia sobie rysowaliśmy i graliśmy, ale jakby nigdzie nie mieliśmy pełnych rozgrywek który by nam powiedział też, jak grać w pełni już postaciami. Więc, tak naprawdę, zaczęliśmy potem grać na bazie tego, co było w Phoenixie, okory Hedesa. Czyli dobrze wiesz, kto mówisz. Ja napisałem na bazie tej mechaniki rpg którym się grało Navy Sealami, bo wtedy był taki popularny film akcji Commando Fokis. Hmm, Boże ty mu, jak się nazywał ten aktor, bo Michael Bien Michael grał Binter. chyba, dobrze powiedział. Tak, i grał jeszcze e... no, pan, który później się po prostu sprzębił. Tom Berenger tam grał wtedy? Nie. Charlie Sheen. Jesteś, Charles chyba się tam grał, oni we dwóch tam zagrał w tej ekipie. I to był taki film <m insektosť> fajnie, całkiem udany film akcji w ten czas. Dzisiaj podejrzewam, że już kompletnie nieoglądalny. No i na bazie tych wcielaliśmy tych Navy Seelów, ta mechanika była żywcem z Okary Hedesa. I wtedy wiem, że gdzieś znaleźliśmy, ja nie wiem gdzie to było, adres klubu gier fabularnych, który był w Pałacu Kultury i nauki w Warszawie z Jastrowi. Nie ja wiem, jakieś się pada materiałów, tam jakiś kserówek wysłali z jakichś systemów angielskich, nawet nie wiem, co to było za systemy, szczerze mówiąc. Jakieś takie wycinankowe to rzeczy były i tam pojechaliśmy i tam kupiliśmy w Warszawie pierwsze dwa numery McGimiecz i też grywaliśmy w szkole albo bo, że nas się po lekcjach śmigało do domu, więc chyba tak zaczęliśmy. Tak naprawdę 93 rok stawiam na oko, takie prawdziwe granie na 91 to próbki jakieś, więc mniej więcej w ten sposób. I Oko Jehedesa jako pierwsze na dobrą sprawę. W takim A to jest, ja potem to byłem szczęśliwy, że została ta gra wydana w formie książkowej, ale ja do dzisiaj bym w sensie bym do niej mógł wrócić, bo ta mechanika oczywiście jest bardzo ziarnista, bardzo już teraz przestarzała, ale na szybkie granie mega, a dodatkowo ma w sobie dwie bardzo, bardzo udane przygody. Jeżeli chcesz pograć wchodzenie lochotłuki, no to masz taki świetnie rozbudowany, solidny, duży loch, jeszcze z tym polotem Sapkowskiego, bo tam z pomysłami, no mhm. i jarra, którą Rzekę, prowadziłem tak. później w Warhammerze. sobie na Warhamera, ale ta przygoda z rzeką, jest świetna, świetny pomysł. Do dzisiaj on dziś na wyobraźnię moją działa. E, więc ja Ocaria Kierdesa do dziś szanuję. Bardzo moim zdaniem fajny system. Ja też go bardzo lubię i lubiłem go od dosyć dawna i zauważyłem... Polsce, Polskie retro, nie? Tak. I zauważyłem ostatnio, że trochę streamerów młodszego pokolenia, takich, którzy i krótko streamują, i krótko grają w RPG, zabrało się za niego i trochę jakby w ich wydaniu nie poznawałem tej gry. Aż wróciłem do podręcznika, zacząłem go przeglądać i po prostu. O, tutaj chyba jest winne to, co jest winne przy każdym streamingu, czyli na szybko czytanie podręczników, żeby mieć nowy materiał do każdego kolegium. Z ciekawością, nie, nie próbuję, nie chcę, żebyś mi mówił, kto co i jak, bo się trzymać bardzo mocno z zasady, którą ty pomyślałeś i mi się podoba, czyli nie narzekajmy, ale jestem ciekaw, właśnie co, co było innego. Tak... To zaczę przede wszystkim, jakby widać było, że było bardzo powierzchownie przeczytane i jest duża nieznajomość tego o tej grze, co się mówi na dobrą sprawę. Duża nieznajomość również tego, skąd ona się w ogóle wzięła, kiedy, się, kiedy powstała i w jaki sposób doszła do tej formy książkowej. Nie ma w ogóle mm -hmm. wiedzy, że to było wcześniej znacznie bardziej okrojone, że w tej książce przecież to nie jest już Sapkowski. Sapkowski napisał tę przygodę Sapkowski i zasady i taką przykład prawda, takiej, takiej przygody. To później do no Dzięki temu, chyba... dla mnie to było najważniejszy podręcznik, jak się gra w ferpegi, czyli ten dialog. Dokładnie, do ten początkowo. że wciel, wcielanie się w postać, a reszta już było tylko śliw, szlif, śliw szlif, szlif i nowe jakieś tam propozycje. A potem magia i miecz. Ktoś może dzisiaj śmiać się z tych artykułów, ale one nie wykonały cudowną robotę. Nawet takie rzeczy, które dzisiaj bym no, nie spojrzał na nie, bo nie potrzebuję ich zupełnie. Zresztą do Magii mam ją tutaj za sobą w szafce, i nie zajrzałem do niej odkąd tutaj leży w szafce. Mhm. Czyli od kilkunastu lat. Ja swoje e... wszystkie numery, bo miałem wszystkie numery dokładnie Magi do kiedy wychodziła, i sprzedałem je mojemu kumplowi, który się tym jeszcze gdzieś pasjonował, bo ja za... przestałem po prostu wracać do nich. A czy ty nie momencie. jesteś chomikiem, a ja jestem? Nie? Na ta różni. Ja jestem chomik, ja lubię go mieć. A pamiętacie mieć może przygodę do Warhammera o grupie pigmejów? Oczywiście to były latające ogrody Bach i to była przygoda turniejowa. I, była I zupełnie... my o nich wspominaliśmy przy lustry też... I się śmialiśmy trochę, że dzisiaj śmialiśmy. ona by nie miała racji bytu w ogóle na streamie, na Twitchu, bo no z punktu widzenia dzisiejszych dzisiejszego spojrzenia na problem, no ona byłaby odbierana jako rasistowska. Rasistowska, tak, dokładnie. Byłaby tak traktowana, prawdopodobnie. To był angielski humor też gdzieś tam. Mocno tak, by... zdecydowanie. Rzucony. Ja mówię uwielbiam do dziś, no bo mam takie tak, no i wieki i mam takie podejście dość czarnohumorowe, jakby to aż tak nie rusza, ale zdaję sobie sprawę, że dużo osób mogłoby. Się oburzyć. Ja też mam tak? sentyment, ponieważ pamiętam świetną zabawę w tej przygodzie. Wiesz, jak myśmy się dobrze przy niej bawili, jak to było inne od tego Warhammera, którego. Graliśmy ciągle, czyli od Oj, potępieńców i mistrzów, prawda? Nie wiem, który to był numer, ale to był któryś. Zostawiam ja drugą dziesiątkę. Druga dziesiątka. Rit, jeżeli nie. będziesz chciał odezwić na Discordzie, ja ci mogę to znaleźć, bo ja to na pewno. Ja mam tak samo stronę. mogę znaleźć, że nawet mogę przejrzeć, albo nawet mogę sfotografować czy coś. A jeżeli ją mam, bo, wiesz, bo ja też pożyczałem tych numerów, mogłem kilka przepaść, ale mi chyba późniejsze przepadały, jak ktoś oh. mhm. powiedział. Mim i portal mówi, wiesz kto. Dokładnie tak było. Portal był dla mnie nawet później ważniejszy od MIBA. To prawda. Magor, dokładnie tak, to było, to się nazywało Cyberktulu czyli takie pomieszanie cyberpunka z zewem ktulu i to było świetne zajmowało to większą część numeru i Golniakiem. I dokładnie z gangsterami i Golonaka, który mieli cyberszczep, taką paszczę zjadającą w środku uh -huh. no to nie dłoni. Byli, to, to byli to była mniejszość to byli lud ciocio, tak dobrze mówię chyba tam zamiastowo tak ci ale taki lud taki czerwony w zasadzie świetnie twardy. bawiliśmy się przy tej przygodzie była fantastyczna i jak tak patrzę no to rzeczywiście e ta magia i miecz, która dziś może być różnie traktowana, ona była wtedy takim naszym oknem trochę na to myślenie o RPGach. Internetu jeszcze nie było, czy też był tylko na uczelniach i to w takim bardzo ograniczonym stopniu, że niewiele z tego można było zyskać. Czytaliśmy magię i miecze i wkrótce magia i miecz na tyle była popularna, że Jacek Rodek pomyślał o tym, żeby wydawnictwo zaczęło wydawać po polsku RPG. Daj mi chwilę, minutkę przestrzeni, zanim zmienisz temat, bo chciałem się też powiedzieć a propos tego, co napisał McGord, oprócz tego, tego mieszaniny, Cyberbanka i Zewu, słuchaj, Andrzej, ja mam ja do dzisiaj w sumie jakbym chciał tę grę mieć w formie książkowej, na miała chyba nawet wyjść w formie książkowej i wysz nie wyszła, wyszło kilka odcinków magii miecz. Nie dość, że miała bardzo pomysłową mechanikę, wiesz do czego zmierzam. To jeszcze e, tworzył tak, tworzył ją człowiek, który, w moim moim odczuciu, jest świetnym pisarzem SF, twardej SF, twardej space opery, czyli Tomasz Kołodziejczak. Wtedy jest związaną, też, związany z magiem mieczą wtedy. Tak i świetnie, no, przed, jak to naczyniłem, to była dość głośna sprawa, że mhm. te gry już tak dochodzą do głosu, że dość, wtedy bardzo ceniony pisarz, kolory sztandarów, no, świetna dylogia. Umieścił, stworzył grę właśnie na tej planecie Ariadna, która jest otoczona. Wiesz, jak ja teraz myślę sobie o tej grze, to słuchaj, bardzo nietypowa mechanika, bardzo pomysłowa, którą ja pamiętam, wtedy miałem problem z ogarnięciem. Fakt, że ona była dość źle oddana. E, dwa. To był otwarty model gry. Tam dostałeś sandboxa przecież. Dokładnie był sandbox. Z lokacjami. Yy, trzy. To jak oni opisywali, tam jak Tomek dzieciak opisywał technologię na orbicie, sprzętu tego, to ja dostałem coś, co było dla mnie jeszcze bardziej puchaniające technologią niż cyberpunków wczesne 2020. Mm -hmm. -20. To był Imperium Solarne, prawda? Z, z, dla z, mnie to z było już wtedy... Dla mnie to było pierwsze spotkanie z czymś, co by nazywasz transhumanistyką. Bo przecież to. tam w nie opowiadanie w tym świecie o ludziach kamieniach. To ludziach o ludziach, którzy zamieniają się w rośliny, którzy wykształcają kamienie takie. Nie, jak rośliny. I inni ich zjadają. To opowiadanie to było koło Dzieciaka, nazywało się nocni Rzenicy. Tak. Bardzo sympatyczne, bardzo Pod, mi się podobało. Więc ja żałowałem, nie, bo prowadziłem przez kilka sesji świetnie szła ta grona, była bardzo taka mięsno krwista i tam naprawdę łatwo jej było zginąć. I te walki były takie ma makabryczne, te bronie robiły robotę. I, i te, tam były też bardzo duże jakieś, tak jak było w stalkerze. Oj, słowa mi brakuje, tych dziwnych anom anomalii grawitacyjnej tak, i tak, tak dalej, więc ta gra A naprawdę... A tej pustyni, jak się szukało tego ładunku. Gracze byli W każdej lokacji byli, czuli zagrożenie, to pamiętam, to że oni po prostu przebijali się I ginęło przez się to. łatwo. Tak. E, jeszcze Myślę, że może wrócimy kiedyś do tego wspomniankowego takiego tonu, bo tam moglibyśmy kilka rzeczy wyciągnąć. Ale jeszcze jest to jedno pytanie: a dziś, gdy nie ma magii miecza i portalu, co czytacie regularnie, by się rozwijać RPGowo? I teraz ja chciałbym powiedzieć, że tak po tym etapie magii miecza i portalu był kolejny etap, który też się już skończył i był w Polsce bardzo fora. fajny. To były blogi. Przede wszystkim fora. Chyba fora były pierwsze bardziej. Na pewno. Dla mnie etap bo jeszcze pisałem artykuły naukowe o forach RPG, na pewno, one... natomiast blogi były znacznie bardziej zaangażowane moim po forach. znacznie poważnie no tak, ale na tych forach nie było takich, aż takiej poważnej dyskusji, było jedno forum które moim zdaniem naprawdę było na wysokim poziomie i to było forum dnd.pl bukwy ja parę, parę lat siedziałem na Last Inie i tam dużo było świetnych rzeczy no to rzeczywiście masz rację, Last CBS In też był forum. fajny tak, to prawda, Last In też był fajny natomiast jakby to co się zaczęło pojawiać w kwestii Własnych stylów grania i dyskusji na tym, pomiędzy tymi stylami grania, to pojawiło się dopiero w blogosferze. Kiedy się pojawił karnawał blogowy, kiedy się pojawiły e, te wszystkie odpowiedzi na czyjeś posty, prawda? Lawinowo, jak ktoś wrzucał posta z jakąś swoją teorią, to nagle lawinowo płynęły kolejne. I tego było bardzo dużo. I nie wiecie tego, ale obecny tutaj jeden z nas. Prowadził takiego bloga, który był bardzo poczytny i dużo się z niego nauczyłem, naprawdę. No dobra, to Fox prowadził. Nazywało się to Lisia Jama? Lisia. Nora, Nora. Och, widzisz. No ale jeśli gdzieś, gdzieś tam. A dzisiaj? E... Czy dzisiaj jeszcze jest coś, co czytamy, żeby się rozwieźć o Wiesz, ja ci powiem tak. Ja to mam wyrzuty sumienia, bo powinienem czytać. się i tak Zdroszczek czytam o Aleksandrianie, to co opisał ostatnio Warden na Discordzie i my trzymamy prywatnie sobie z Wardenkiem. Ja nie mam kiedy, powiem. Ja, wszystkie rzeczy już muszę dzielić z hobby i mam do wyboru: albo będę grał i, i przygotował system przygody, albo gdzieś będę mógł usiąść i poczytać. I moja praca jest takim typem pracy która uniemożliwia mi robienie czegokolwiek poza pracą. Czyli ja nie jestem w stanie wykroić sobie 15 minut, 20 minut na czytanie czegoś w pracy. Nawet jeżeli mam jakieś okienko, to zwykle jestem czymkolwiek innym zajęty i czysto zawodowo, bo to cały czas idzie, więc zostaje mi czas popołudniowy, często też poświęcony robocie. Teraz mi się troszkę zmieni. Albo właśnie moim hobby rozmaitym, tych hobby też mam sporo, i żałuję. I powiem szczerze, jak masz jakiś pomysł, który możesz mi polecić, co mógłbym poczytać fajnego, to ja z przyjemnością poczytam, bo No właśnie to nie brakuje chciałem tego. powiedzieć, bo już nie bardzo jest co czytać obecnie. Są oczywiście że Nie to chodzi, że źle. źle. Zaraz ci powiem, poczekaj chwileczkę. Bo z jednej strony są publikacje takie książkowe i one są ciekawe, i trochę wychodzi. Czasami trafiają nam, czasami nie, ale to, co się głównie czyta teraz w tym momencie. To są różnego rodzaju mniejsze lub większe gry, te takie indie produkty, które podrzucają już jakby gotowe modele gry. Ja się chyba najwięcej z tego uczę, czy też najwięcej z tego wyciągam, czy jakichś pomysłów dla, na swoje granie. Bo całe to, co było pisane, wszystko to, co mogliśmy czytać kiedyś, czy to w prasie, czy to w blogosferze, teraz jest w formie wideo. No już o, nie mamy tak, czego tak. czytać. Materiał jest... do oglądania jest spory. Materiów, materiałów do oglądania jest dużo i świetne są te materiały. Ale Aleksandrianin właśnie miał najpierw bloga, potem miał wideo i w końcu napisał tą książkę przecież, prawda? Alexandrian. Ale mamy przecież Mata Kowila, który opowiada o Dungeons and Dragons i w ogóle o teorii grania. Jest bardzo dobry. Mamy Barona de Ropa, który bardzo fajnie opowiada o tworzeniu świata, o. Jak się nazywa ten facet od Travellera Też jest jakiegoś też go, Set skorkowski. Go tak, Korkowski to jest świetny goścony. Przede wszystkim od ktulu, ale tak w którymś momencie mocno gdzieś wszedł w Traveller'a i też o nim sporo gdzieś mówi. Skorkowski jest świetny w ogóle, ale raczej e, re, recenzuje jakieś rzeczy niż no, jeszcze, mówi o jakichś pomysłach do gry. Ale czy jeszcze wiesz, to mogę powiedzieć, jak to u mnie działa? Chyba tak trochę skokami, bo my mamy różne mm, inicjatywy rpg tak, mamy nasz. Twitch, kanał od roku ponad troszkę, ale mamy też nasze wyjazdy trzy razy w miesiącu, Boże w roku, yy, gdzie sami proponujemy, co będziemy prowadzić i czasem są to konwencjonalne systemy, a czasem po prostu znajdujemy coś, co tylko na jedną sesję prowadzimy mhm. i mi się wtedy zdarza takim bardzo intensywnym tygodniem lub dwoma przygotowywać się do sesji, czytać bardzo wiele rzeczy, jeśli to uznajesz za przygotowanie, bo mało czytam takich technicznych jak prowadzić, bardziej obudowa wokół. Przez w tamtym roku, w tamte wakacje prowadziłem system, który mam nadzieję, że wyjdzie i na pewno go kupię wtedy. Blue Planet, nową wersję z ciekawą mechaniką, szybką bardzo. Na Nie pewno że opowiadał wtedy kiedyś. Tak, na pewno będę opowiadał, bo SF, który się dzieje na dnie oceanicznym w oceanie jest tej chwili jedną z takich głównych Motywów, który kocham, po w jego książkach, po samym No właśnie. Bo, kurczę, to, był, to był taki strzał. Klimac w niesamowity. Ale I... poczekaj, bo no. nie, nie otwierajmy zbyt wielu tematów, zakończmy ten jeden być może. Chcę tylko jeszcze powiedzieć o tym miejscu do czytania, bo są dalej fora, ale one są obecnie w innej postaci. Jedną postacią jest Discord. Kanałów Discordowych jest, serwerów jest mnóstwo i niektóre są doskonałe. Travelerowy, Discord jest po prostu tak bogaty, że nie sposób czegoś śledzić. Okay. A na na A druga strona medalu jest taka, że Reddit, zachodni Reddit, RPG-owo jest przebogaty. Jeżeli się czegoś szuka, prawdopodobnie jest to na Reddicie. Pytania, odpowiedzi. Ale tam jest problemy. zbyt chaotyczny, niestety. Trzeba się do niego przyzwyczaić, tak samo jak do forów, moim zdaniem, swego czasu. No, pewnie. Co co? 30 lat za nami, słuchaj. Mamy nadzieję jeszcze na więcej. Ty już masz więcej, niż lat. Ja polecam Discord Ciwershnal Cere. Dziękujemy, dziękujemy. Bardzo fajnie, cieszymy się. Zresztą jeszcze powiem, zanim powiesz dalej, tak szybko podsumuję. Discord jest super, ale ja mam taki kłopot, że jestem na kilku kanałach, ale nie jestem w stanie się na więcej niż jednym udzielać mocno. To jest prawda, nie mamy on, on, czasu... on wymaga wejścia, nie? I niestety nie ma tam uporządkowania, żebyśmy mogli czegoś pilnować. Tam to mm -hmm. płynie po prostu. Jak się nie jest na bieżąco, to się jakieś wątki traci. Nie ma na to wyjścia. Tym. E... Takim elementem zakończę całą moją opowieść, która była opowieścią o najważniejszym filmie w moim życiu Bezsenności w Seattle. No i się okazało, handsome, że jeśli że, że jest romantykiem, to nie przez ten film. No przykro mi nika. To na tyle. <laughs>